Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Mogłoby być. Na mapie wygląda całkiem ładnie. Zobacz, to zielone to chyba lasy. No pewnie. To zielone to lasy, a ta niebieska plamka to jezioro. O, i jest jeszcze rzeka, patrz. To jest ta niebieska kreska, tu. No tu, tu właśnie, to jest rzeka. Ta czarna to linia kolejowa. Pewnie, że tak. Tylko w tym folderze jest bardzo mało zdjęć. Pokaż, proszę. No zobacz. To są te domki do wynajęcia, w których możemy zamieszkać, a tu to jakiś plan okolicy. I jeszcze... tak. Jest jeszcze jedno. To jakaś restauracja albo pub. Wygląda bardzo romantycznie. Tak. To hotel Zacisze. Bardzo miłe miejsce. Ale ten folder jest do pani dwie kartki i nic więcej jest. Tam coś jeszcze. Cennik. Czyli co ile kosztuje? Ale tam drogo! Aż włosy na głowie dęba stają. A co teraz jest, panie? No niby nic. Tylko jak na folder, który mamy nie przekonać do przyjazdu, to trochę mało. Co wy tam tak debatujecie? O locie na Marsa. Albo o polowaniu na mamuty. Ty chyba z księżyca spadłeś. Od tygodnia sam przynosisz różne foldery z biur podróży, bo przecież wybieramy się, jak to ty tam nazwałeś? Na wielką wyprawę. O, właśnie na wielką wyprawę. A teraz głupio pytasz, nad czym debatujemy. Przecież to jasne. Chcemy wybrać takie miejsce, żeby było najpiękniejsze, najwspanialsze, najbardziej romantyczne, z najpiękniejszymi widokami, łatwymi dojazdami, atrakcjami turystycznymi, świeżym powietrzem i... I najtańsze. Takie cuda się nie zdarzają. Nigdy. Ale czy już coś wybrałaś, Ogonisiu? Może to? Nie, zdecydowanie nie. Nie podobają mi się te góry. Jakieś takie małe, niepozorne. Mnie też nie pasuje. To może to? Co o tym myślisz? Nie, też nie. To jezioro na fotografii mnie nie przekonuje. Jest jakieś takie mało niebieskie i mało romantyczne. Masz rację, nic tu nie widać. To może to! Zobacz! Piękna okolica, wspaniałe lasy. A bo ja wiem. Jakieś takie ponure te lasy. Pewnie tam jest pełno kleszczy. Nie, tam zdecydowanie ja nie pojadę. No nie, Ogonisiu. Przy takim nastawieniu to tu lepiej siedź w domu i nigdzie się nie ruszaj. Góry za niskie, jezioro za mało niebieskie, lasy ponure, jeszcze dodatkowo z kleszczami i pewnie z komarami i z wilkołakami, ha, ha! Pewnie plaża za mało piaszczysta, a rzeka za mało mokra, prawda? Ale ty jesteś. To ja próbuję coś wybrać dla nas takiego najlepszego. I razem z Arlikiem czytamy te wszystkie foldery, a ty nic, tylko krytykujesz. Jak ty tak możesz? Przecież to ma być nasza wspaniała wyprawa. A cóż się tu dzieje? Czy wy nigdy nie możecie ze sobą rozmawiać po ludzku? Tylko tak się awanturujecie, że aż słychać na sąsiedniej ulicy. To nie moja wina. Znoszę już od tygodnia te foldery turystyczne. O, popatrz, no. Tam stoi cały karton, a Ogonisia bez przerwy krytykuje i na nic nie może się zdecydować, bo jej zdaniem wszędzie jest nie tak, jak być powinno. A zdjęcia? Jak to zdjęcia? Na pewno nie pokazują tego wszystkiego, co ona chciałaby zobaczyć. Mam tego dosyć. A dlaczego wy zawsze musicie utrudniać sobie życie? Podaj mi jakiś folder. Nie rozumiem. Co ja sobie utrudniam? Zaraz zrozumiesz. O, to.
stary, piękny, romantyczny hotel Panorama. Co to za dziwna nazwa? Aha. I co dalej? Tak, z widokiem na morze. Do plaży tylko 100 metrów. Upiorny jakiś ten hotel, jak z leśnienia Stephena Kinga. No tak, rzeczywiście, zdjęcie jest jakieś takie rozmazane. Tak. I nic z tego opisu nie wynika. To jakiś partacz, a nie fotograf robił to zdjęcie. Zupełnie nieostre, jakieś takie dziwnie żółte. No widzisz, widzisz? A on na mnie ciągle krzyczy, że nie mogę się zdecydować. Zaraz. Ale przecież tu jest telefon i adres internetowy. Tak, to chyba po to, aby o coś zapytać i zarezerwować miejsce. Ale jak rezerwować, kiedy to jest kupowanie kota w worku? Czekaj, chwileczkę. Tak, tu jest też strona internetowa. No to co z tego? A to, moja droga, że na stronie może być więcej szczegółów i może jeszcze jakieś zdjęcia. Ty to masz głowę encyklopedio. Naprawdę? Nie, na niby. Skoro ktoś podaje stronę, to pewnie jest tam o wiele więcej szczegółów niż w tym folderze. A to dlaczego? Bo drukowanie folderów jest bardzo drogie, a jeżeli ktoś ma już swoją stronę, to reklama już go prawie nic nie kosztuje. A poza tym taką stronę można aktualizować prawie codziennie. Coś mi się nie chce wierzyć. I mnie też. Ale to nie jest kwestia wiary lub nie. Włączcie komputer i zaraz się przekonamy. Gotowe. To jaki to adres? Masz folder i poszukaj tej strony. Patrzcie, kto przyszedł. Witam, profesorze. Cześć. Czego szukacie w sieci? Tego ośrodka wypoczynkowego i tego upiornego hotelu, bo Gonisia nie może się zdecydować, gdzie pojechać. A ten folder jest naprawdę marnie przygotowany. Słuszna decyzja. Ja już praktycznie nie korzystam z takich papierowych informatorów. Jak to nie korzysta pan? Tak, myszko. Jak czegoś nie ma w sieci, to w ogóle nie warto sobie tym zawracać głowy. A jak to jest? Ja zawsze sprawdzam w internecie, co to za hotel, do którego jadę. Rezerwuję pokój i bilety na samolot. Czy to znaczy, że wszystkie usługi turystyczne przeniosły się do internetu? Każdy ośrodek wypoczynkowy, czy osoby prowadzące agroturystykę, biuro podróży, czy firmy oferujące wycieczki mają i powinny mieć swoją stronę w internecie. Tego typu rozwiązanie, oferta taka, zawiera dużo więcej informacji, niż jakakolwiek firma jest w stanie zamieścić na zwykłej kartce czy broszurze. Oczywiście również jest szansa, że taka oferta dotrze do większego grona ludzi. A co można jeszcze znaleźć? Co możemy znaleźć na takiej stronie? Podstawowymi rzeczami są walory turystyczne, przyrodnicze czy wypoczynkowe okolic, czyli przedstawienie jakichś zabytków, historii danego regionu, jakichś krajobrazów. Pokazanie tego typu zdjęć na pewno spowoduje, iż klienci będą bardziej chcieli skorzystać z tej oferty, a nie innej. Klient, który nie może się zdecydować między ofertami, czytając takie informacje, wie, że dana oferta jest przygotowana rzetelnie i wie, że te informacje są prawdziwe. Firmy, które mają swoje strony internetowe, nie mogą sobie pozwolić na to, iż zamieszczają na swoich stronach internetowych kłamstwa. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ każdy użytkownik, który wraca z wakacji, może wypowiadać się zazwyczaj na tego typu portalach, na stronach internetowych o danym ośrodku czy miejscowości. I jeżeli pojawi się jakaś negatywna opinia, to wiadomo, najlepszą pocztą jest ta z ust do ust. I poza tym zadowolony klient wróci ponownie za rok, a może przyprowadzi również swoich znajomych. W związku z tym nie opłaca się zmyślać i tego typu strony internetowe starają się wprowadzać rzetelne informacje, które jednak skusiłyby klienta swoją atrakcyjnością. Fascynujące. Przyszłość leży w internecie, w interaktywności. Nieraz spotkaliście się na pewno z kamerami internetowymi, które są zamieszczone w charakterystycznych punktach miast. W krakowskim rynku, czy też w Szczecinie również się taka znajduje. Wchodząc przez internet na taką stronę, możemy obserwować widok z takiej kamery. Takie rozwiązanie podchwycili również właściciele ośrodków turystycznych. Zamieszczają
w charakterystycznych punktach swoich ośrodków kamery, tak aby każdy mógł zobaczyć, jaka jest w danym momencie pogoda, tak aby mógł zobaczyć, czy te informacje, które są podane na ich stronie, są rzetelne i prawdziwe. Często tego typu kamery znajdują się w korytarzach, wewnątrz budynków, tak aby zachwalić największe walory, które oferuje dany region. Czyli jeżeli ośrodek ma plażę, 24 godziny na dobę możemy zobaczyć, jaki jest ruch na tej plaży. Przy pomocy takich kamer możemy sprawdzić czystość plaży, czy informacje, które są podane na tej stronie, są prawdziwe i nie mijają się z prawdą. Takie kamery montowane są w restauracjach, w holach, na dreptakach, czy też w szczególnych miejscach, gdzie jest duży ruch i jest dużo turystów. Jeżeli o mnie chodzi, Ogniesiu, gdy ja wybieram się na urlop, wszystkie informacje czerpię i sprawdzam w internecie. Tą drogą wybieram miejsce, w którym chcę przebywać, czy wybieram właściwy hotel, określam, w którym pokoju chcę być, czy życzę sobie widok na morze, czy też nie. Tą drogą zamawiam dany pokój, zamawiam posiłki, opłacam wszystko i jedyne, co mi wtedy pozostaje, to tylko spakować się i pojechać na wycieczkę. A co można jeszcze zarezerwować? Przez internet również mogę zarezerwować bilety na samolot czy pociąg. Fantastyczne to jest, naprawdę ładne miejsce. Rzeczywiście, na zdjęciu wcale nie wyglądało tak ładnie. I patrzcie, tu można nawet zobaczyć, jaki jest widok z każdego okna i jak to wygląda w nocy i co jedzą. A tu, jest widok z kamery internetowej na okolice. I słuchajcie, ona się rusza, tak. Patrzcie, tu. A nie mówiła, że sieć to potęga? Dopiero teraz możesz zobaczyć, gdzie pojedziesz i podjąć decyzję. Dziękuję, Encyklopedio, bardzo mi pomogłaś. Oj, Ogonisiu, to żaden problem. Wystarczyło zapytać, a nie kłócić się z modusiem. A zajrzyj jeszcze tutaj, na tę stronę, Ogonisiu. Nie, ten odpada. A to dlaczego? Czy znowu jezioro za mało niebieskie? A może plaża za mało piaszczysta? Nie to, wcale nie o to chodzi. Za mało romantyczne. Zobacz ten drugi. Tak, tutaj. Dobrze, może być. A teraz przesuń trochę tę kamerę. O, zobacz, jaki tu jest widok. Z tego okna. To musi być nasz pokój. Ładny. Jaki piękny las. A po drugiej stronie morze. Tak, modusiu, my tam pojedziemy? Czy jesteś tego zupełnie pewna, Ogonisiu? Ależ tak, modusiu. I zobacz, jaką on ma piękną nazwę. Hotelik pod różami. To na pewno jest jakieś romantyczne miejsce. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Ivo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.